Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Dzisiaj gaz, a dokładnie gaz WE. Co w nim wyjątkowego? No chociażby to, że jest to najpopularniejsza marka w tym momencie używana przez graczy w Azji, a ci są bardzo wymagający, jeśli chodzi o jakość green gazu, ponieważ repliki GBB to jedne z ich najulubieńszych, jeśli chodzi o repliki airsoftowe. Nie jest ten jednak wyprodukowany w Azji. Ten wyprodukowano w Unii Europejskiej, więc nie będzie najmniejszego problemu w zakupieniu tego, czy w Gunfire, czy w innych sklepach, które z nami współpracują. Butla wykonana jest z aluminium, mieści 800 ml tego gazu. Gaz ma nieco wyższe ciśnienie niż typowy green gas, więc będzie tutaj dużo lepszy zarówno blowback, jak i może parę FPS-ów więcej niż na Twoim standardowym green gazie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli jesteś właścicielem Tokio Marui w pełni plastikowych replik GBB, to może nie być najlepszy wybór, ale cała reszta, granaty, karabinki, pistolety będą świetnie sprawować się na tym gazie. Bardzo wydajny, działa nawet w temperaturze 5 stopni Celsjusza. No ale tak będę o tym gadał i gadał, a tak naprawdę możecie mi w to nie uwierzyć, więc tak, użyjemy trochę nauki i zrobimy test. Gaz WE z plastikową dyszą porównamy ze znanymi i dostępnymi na rynku, ale zakamuflowanymi gazami X oraz Y. X ma dyszę metalową, Y plastikową. Czy to jest wada czy zaleta? No tu musisz odpowiedzieć sobie sam bądź sama, ponieważ plastik w pewnych sytuacjach może się złamać, ale metalowa dysza w pewnych sytuacjach może uszkodzić Twój drogocenny zawór. Do porównania użyjemy Glocka 19 X od Umarexa. Choć gaz WE nie daje najwyższych wyników, jeśli chodzi o FPS-y, to jak widzicie, spadek FPS-ów jest tutaj najmniejszy, a to znaczy, że stabilność jest na wyższym poziomie. W następnym teście sprawdzimy, ile strzałów może oddać ten Glock, zanim przestanie się przeładowywać. Czas na test full auto. Magazynek jest zablokowany, więc nie będziemy używać kulek. Podobnie jak przed chwilą robiliśmy to z pistoletem Umarexa, to replika firmy WE. Zobaczymy, jak długa może być tutaj seria. Cóż, nasz prosty test wykazał, że dobór mieszanki europejskiego producenta tego popularnego gazu WE jest jak najbardziej uzasadniony i performance, wynik jest wyższy niż typowy gaz, który możecie zakupić w typowym sklepie z airsoftem. Ale nie musicie ufać naszemu testowi. Dlaczego nie zakupić choćby jednej butli i przetestować jej na swoim własnym sprzęcie GBB? Zapraszamy Was do tego. Ten gaz nabędziecie w naszym sklepie Gunfire. Do zobaczenia.